skoro żyjemy w państwie demokratycznym, w którym funkcjonują legalnie zarejestrowane organizacje, jednocześnie się twierdzi, że nie powinny mieć prawa głosu, no to żyjemy na Białorusi, jak sądzę. I tutaj nikt nie mówił, że będzie za przeproszeniem jakieś mordobicie, a chcieliśmy normalnie porozmawiać. Uważam, że to, że możemy tutaj rozmawiać jak partnerzy, że tak powiem, jak Polak z Polakiem, a nie na ulicach pomiędzy szpalerami policji, to tylko dobrze świadczy o naszym potencjale jako obywateli i demokratów. Oczywiście różnimy się ideologicznie, ale na tym polega demokracja, której, jak rozumiem, nie rozumieją władze UMCS-u, żeby ludzie rozmawiali, a nie wychodzili na ulicę, żeby rozstrzygać przy pomocy kłonicy. Zdecydowaliśmy się zaprosić przedstawicieli dwóch opcji biorących udział w marszu 11 listopada w Warszawie. Chcieliśmy porozmawiać o tym, dlaczego marsze tego dnia miały taki, a nie inny charakter. Jest to temat ostatnimi czasy szeroko komentowany przez media. Debata miała być moderowana przez dwóch prowadzących i miała polegać na rzeczowej dyskusji, a nie propagowaniu skrajnych idei czy promowaniu jednej ze stron. Nie jesteśmy zwolennikami żadnej ze stron konfliktu. Po konsultacji z władzami w dziale politologii zdecydowaliśmy się wspólnie odwołać spotkanie, ponieważ zaproszone osoby są jednak zbyt kontrowersyjne, aby przedstawiały swoje poglądy w gmachu uniwersytetu. Pan naprawdę napisał to z własnej woli? Brawo! Nie. Jeżeli ONR odwołuje się do treści nacjonalistycznych, które są zabronione w Polsce, i nie widzę powodu, żebyśmy mieli o tym dyskutować w sposób taki, jak widać dzisiaj właśnie na wydziale. Do tego spotkania na pewno dojdzie. To pewne. Niech to będzie właśnie przykład do tego, żebyśmy nie dzielili się na tych, z którymi możemy rozmawiać, a z którymi nie.